rund. Paweł Glazewski kontra Sofiane Sebihi. Sebihi 33 lata, Glazewski, jak mówiłem, kilkanaście lat temu skończył lat 30, pięściarz z Białegostoku, który ostatnio miał okazję zdobywać doświadczenia na kampie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą on i Andrzej Sołdra. No i zobaczymy, jak będzie to dzisiaj wyglądało w jego wykonaniu. Od walki z Ryan Jonesem nie toczył pojedynku Paweł Glazewski. Zielono-białe spodenki zawodnika z algierskim rodowodem mieszkającego w Szwajcarii i biało-czerwone Polaka. Dobry sierpowy Paweł, natomiast tutaj bardzo mocno też Paweł przyjął prawy prosty bezpośredni. U Pawła tak jest z reguły zawsze, że ta pierwsza runda Pawła taka jest... może nie spokojna, ale senna. Paweł z każdej rundy się rozkręca, to jest zawodnik, który zawsze jest przygotowany na 110%. Podstawa w tej chwili boksującego Pawła bardzo mnie nie dziwi. On zawsze tym, o, piękne zejście rotacyjne, lewy hak, lewy sierpowy. O, piękny lewy sierpowy, bardzo obszerny, co prawda. I Paweł do... Seria mocnych ciosów Pawła. Rzeczywiście pod mocny ostrzał wziął swojego przeciwnika Paweł Glazewski w tym fragmencie walki w tej pierwszej rundzie. Teraz Sebihi czuje się w obowiązku odpowiedzieć w jakiś sposób. No ale tu się faktycznie zapowiada coś w rodzaju takiej wojny, prawdziwej wojny ringowej, sportowej. W poprzedniej walce mieliśmy oczywiście podobne zdarzenie. Wielką, tak jest. Poła z Sołdrą. Tu oczywiście prestiż większy, bo stawką pas mistrzowski. Dobry ten cios sierpowy Pawła. Zaczynamy to martwić, znaczy się nie martwić. Wolałbym Pawła, ja widziałbym Pawła lepiej boksującego, nie stawiającego wszystko na jeden cios. Paweł oczywiście dysponuje takim ciosem, ale czasami wielokrotnie to jest zgubne. Ja chcę bardzo uderzyć i wygrać to walki przed czasem, pokazać, że to ja jestem tutaj panem, ja jestem u siebie i to ja decyduję, że pobyt w Stanach Zjednoczonych dał mi naprawdę dużo wiary, możliwości i powiedzmy tych umiejętności. Myślę, że dobrze by było, gdyby Paweł zaczął bardziej, więcej boksować, a nie starać się tutaj winić. Tu widzieliśmy taką ogromną serię, ale tak naprawdę trzeba szczerze powiedzieć, że z tych powiedzmy 10-12 ciosów może doszło 2-3 ciosy celne, a reszta, tu jest taka obszerka, też poszła. To nie był mocny, groźny cios, ale musimy pamiętać, że ile energii w tej serii stracił Paweł, to się okaże w 9-10 rundzie. Thank you.
Zmusił do odwrotu Głażeckiego Sofiane Sebihi. Paweł, jeśli się cofamy, to też trzeba zadawać ciosy. Potrafisz to zrobić. Cofając się, zadaj ciosy proste, lewy, prawy czy prawy, lewy. Nie może czekać na atak. To Paweł pierwszy musi zacząć boksować. Ale pięknie teraz. Prawy sierpowy, super zachowanie, super. Ale no, tak po prawdzie rzeczywiście ten cios aż takiego wrażenia na rywalu nie zrobił, ale był rzeczywiście czytelny, no i miał prawo liczyć. Myślę, że bardzo dobrze. Moim zdaniem dobrze się zachował trener Gortat, sędzia Gortat. Algierczyk mieszkający w Szwajcarii także idzie tu na wyniszczenie. On ewidentnie prowokuje los, chce także tę walkę wygrać przed czasem. Oj, pięknie, dwa ciosy mocne. Paweł, prawy sierpowy, lewy sierpowy. No szkoda, że nie bite z pełną mocą mimo wszystko, bo w ogóle spłynęły po twarzy Algierczyka. Pokazuje Algierczyk, że jest odporny na cios. Edward, wiesz o tym, że nie ma odpornych. Nie ma, wiem, ale porównując statystycznie oczywiście. Nie ma Edward odpornych na cios. Są tacy, którzy mają szklane szczęki, on należy do tych, którzy mają możliwość przyjęcia. Wiadomo, że jeśli Paweł trafi z pełną mocą. Bo jeszcze tam nie dostał, tak, oczywiście, jeśli tam Paweł trafi z pełną mocą, czy... Już trzy takie mocne uderzenia przyjął. Ojej. No, a teraz Paweł, niestety, prosty, liczony. Prosty Paweł. Tak, bardzo dobre w tej chwili zachowanie Pawła. Przytrzymuje bardzo dobrze, tylko żeby Paweł nie dyskutował. Paweł ma boksować. Ale pięknie też wyszedł teraz sierpowy Paweł, ale tu jest walka, tu jest wyniszczenie, tu nie ma techniki, tu jest tylko cios za cios. Ach, jeszcze myślałem, że nie powstrzyma się Algierczyk przed uderzeniem. Ale Paweł na miękkich nogach wchodził do narożnika. I to jest, nie najlepiej to świadczy, że Paweł na ugiętych nogach, mocno zachwiany, wracając do narożnika. Bardzo ciekawy jestem, jak sędziowie. Obaj te w tej rundzie mają po odjętym punkcie za knockdowny. No ale trzeba przyznać, że tutaj Paweł też rzeczywiście bardzo mocno trafiony. To jest ten pierwszy knockdown. Jak mówiłem, to nie był szczególnie wyrazisty cios. No a tutaj nadział się Paweł Głażewski na uderzenie rywala i niewiele brakowało, a jeszcze Sebihi tak, żeby posłał cios. Straszliwie mocny cios, z którym trafiony został Paweł Głażewski. Straszliwie mocny. Bardzo, bardzo mocny cios to był. Tak jest, na pewno to był mocniejszy cios, który Paweł sam, ale to jest nie koniec walki. Oczywiście to jest 60 sekund odpoczynku i teraz bardzo ważna rola w tej chwili jest Pawła i kibiców, żeby dopingowali. Tutaj poprosiłem... Sebihi poczuł się mocny, zobaczmy, jak idzie do przodu znów. Tak, tylko żeby ta jego siła go też szybko nie zgubiła, bo oczywiście na naszą korzyść, bardzo bym tego mu w tej chwili życzył. Bardzo mocno ścisnął Sebihiego Paweł Głażewski. Paweł się w tej chwili troszeczkę usztywnił. Fajnie by było, żeby zrobił krok do tyłu, rozłożył sobie rączki, żeby poczuł taką w sobie swobodę, żeby te mięśnia nie były cały czas takie spięte. I ja jeszcze wierzę w to, że gdzieś tam ten cios po świadomości Pawła jeszcze tam gdzieś został. Właśnie taki doping jest piękny, cudowny. To poniesie Pawła na pewno do... Da mu taką wiarę, da mu to, że nie tylko sam tu walczy, ale cała Wieliczka jest razem z nim. Ja!
Nie boksuje Paweł, nie boksuje, to jest... Ale ten cios Zebisielpowy też był mocny, ale Paweł nie może liczyć tylko na jeden cios. Dobre są te zejścia Pawła, unika sporo ciosów, bo teraz jeden i drugi uderzyli bardzo mocno lewymi. Tak jest, obaj zadali sobie dwa mocne ciosy. Super! I że on to wytrzymał! A mówię, że nie ma pięściarzy odpornych na ciosy. Nadal będę to potwierdzał, będę się kłócił, Edward, z tobą. Nie, ale dzisiaj oczywiście wiemy, o co chodzi. Chodzi nam o pewną kategorię uderzeń. Faktem jest, że ten cios także nieidealnie siadł na szczęce Algierczyka mieszkającego w Szwajcarii. I koniec tej rundy, rundy wyrównanej. Martwi mnie to, że Paweł nie boksuje. Paweł chce tylko i wyłącznie uderzyć jednym mocnym ciosem nokautującym. Paweł potrafi boksować czasami prostymi. Potrafi boksować podwójnym, prostym, potrójnym. Znam, wiem jak to jest, ale tutaj bardziej chyba w tej chwili emocje sięgają nad Pawłem, jak taki rozsądek. Czasami jedną rundę warto przegrać, odpuścić, dojść do takiego, nie dać się mocno zbić. Tutaj właśnie ta wymiana ciosów. Tu jest 10 rund i warto czasami jedną rundę przegrać, odpuścić, nie dać się mocno pobić, zwiluzować, pokazać coś innego. Przepuścić, nie dopuszczać do jakiejś wiatyki, a zacząć boksować tak, jak to Paweł potrafi. Czasami prostymi, robić zwody, uniki, lewy hak, lewy sierpowy. Paweł, ta ręka dobrze spróbuje, tylko w tej chwili Paweł chyba się tak zawziął, że może to do niego dochodzić. Podbródkowy apeluje Piotr Pożyczka, żeby także spróbował takie uderzenie zadać Paweł Głażewski. Nie tylko te sierpy, które owszem są groźne, ale także próbują powietrze. Dostał teraz Paweł, lewy podbródkowy, prawy z góry, jeszcze raz prawy, prosty, ale piękny prawy sierpowy. Ale nie zrobił na nim w ogóle żadnego wrażenia. Edward, ty za wszelką cenę starasz mi się tu pokazać, że nie ma twardych. O, to jest to u Pawła Bokserskiej, unik prawo, prawy krzyżowy, lewy sierpowy. Ale szybko za tym ciosem poszedł Sebihi, zadał 3 ciosy. Może nie były to celne. Co za bomby, co za strzały. Ale
czy przekonany o swoim refleksie. Nisko opuszczone ręce. Dobry lewy prawy Pawła, dobre ciosy, dobra seria Pawła. Nie za dużo siły, nieobszerne ciosy. Nie wypuścia, niepotrzebnie wypuści zawodnika. Za dużo ciosów. Paweł lekko, też przyjął w tej chwili, lekko trącony Paweł, ale piękny lewy sierpowy. No i koniec czwartej dopiero rundy, ale już tyle emocji mieliśmy w tej walce, że można by myśleć, iż ten pojedynek jest gdzieś na finiszu. W 2003 roku Sofiane Sebihi stoczył pierwszą walkę, od razu znokautował Sebastiana Kialandę w Genewie w Szwajcarii. W pierwszych 9 walkach zawodowych aż 7-krotnie wygrywał przez nokaut Sofiane Sebihi. Trafiła wreszcie kosa na kamień w hali świętego Jakuba w Bazylei, kiedy przegrał z Neymem Etuhlalim na punkty niejednogłośną decyzją. Jeden z sędziów dał mu zwycięstwo różnicą 5 punktów. Dwóch widziało wygraną rywala dwoma. No i z Jamelem Selim przegrał także w Kuraż Szwajcarii przez KO w pierwszej rundzie. Poza tym same zwycięstwa na jego koncie. O Pawle Glazewskim już mówiliśmy, o tej przegranej z Royem Jonesem juniorem. Paweł rozcięty ma z tyłu, krew tam leci dosyć mocno, proszę, zrobicie mi teraz. To tylko może być od łokcia, gdzieś tam ta ręka poszła za głęboko. Nie ma lewej ręki u Pawła w tej chwili, nie ma lewej ręki. To jest duży błąd dla Pawła, żeby się tylko nie nastawiał na jeden właśnie tego typu cios. Bo i właśnie teraz Sebihi przechodzi do kontrataku i obraz walki. Niezwykle ciężka walka dla Pawła Glazewskiego, ale tak jak zwrócił uwagę Krzysztof Kosadowski, chciał pójść na wyniszczenie i zdaje się, że tutaj ale tym elementem niekoniecznie wygra. Nadal będę uważał, że to nie jest powodem tego, że Sebihi, to Paweł też przyjął jego styl boksowania. To Paweł powinien być mądrzejszy, Paweł powinien odpuścić, Paweł powinien troszeczkę się wyluzować, dwa kroki do tyłu, rozluźnić, pokazać mu, dobra, wszystko jest przed nami, jeszcze 5 rund długich i ciężkich. A nie nastawia się w każdy czas maksimum siły. Tutaj właśnie teraz taka akcja, tak ma boksować. 2-3 ciosy, zabrać się. 2-3 ciosy i kontratak ponownie przed. Nie być na oślep. W tej chwili też bardzo obszerny lewy sierpowy. Całe szczęście, że nie uderzył przeciwnika swego gdzieś na okieć, bo ręka mogłaby być złamana w tej chwili.
No i proszę Państwa, mamy półmetek. Bardzo ciekawy jestem, jak sędziowie to na kartach punktowych. Od 2008 roku Paweł Głażewski, od grudnia jest 5-7 zawodowym, przypominam. Sięgnął już popakujący pas Baltic Silver w kategorii półciężkiej. Mistrzostwo Polski międzynarodowe w kategorii półciężkiej. Dzisiaj także właśnie ten pas jest stawką rywalizacji. Szósta runda walki Pawła Głażewskiego z Sofianem Sebihim, Algierczykiem mieszkającym w Szwajcarii. Nie jednym ciosem. Po tym sierpowy prawy hak z dołu, lewy sierpowy dalej trzeba dwoma trzema ciosami. Nie pojedynczym ciosem, Paweł, nie pojedynczym ciosem. I już lewa ręka, wyprzedzająca. Jesteś szybszy, na pewno szybszy jesteś od niego. Pięknie trafił teraz Głażewski. Nie na górę, na dół! Po dwóch na górę, trzeba dwa na dół zadać. Cztery ciosy niepotrzebne, wtedy by go złamał. Ciężka runda, ciężka, bardzo ciężka runda. Mało ciosów Pawła. Lewy sierpowy na blok. To nie był cios, który mógłby... Dwa ciosy, seria. Ale na szczęście była ta akcja, w której wstrząsnęło tak Algierczykiem. Być może także to zostało przez sędziów zapamiętane. No ale tak jak i w poprzedniej walce Andrzeja Sołdry z Denisem Połem, kiedy spodziewano się szybkiego zakończenia pojedynku, tak i tutaj też ta walka już jest w drugiej połowie. Siódma runda się rozpoczyna. O, tu jest ta kapitalna kontra lewym sierpowym. A tu jest ta seria ciosów na górę, co mówiłem, dwa na górę i dwa na dół. Bardzo wysoko okcie były podniesione. Bronił się za podwójną gardą, ale wtedy po dwóch górach trzeba było zejść dwa ciosy na korpus. Naprawdę dwa mocne ciosy mogłyby złamać tutaj właśnie Algierczyk. Runda siódma.
długi lewy prosty. Paweł przyjął w tej chwili też. Ten fragment walki na pewno lepszy na korzyść Algierczyka. Jeden i drugi ciągle próbuje jednym ciosem tę walkę zakończyć. I lewa ręka, Paweł, cały czas lewa ręka powinna chodzić. Musisz przeszkadzać, nie daj mu się rozwinąć. Nie daj mu poskładać myśli, jak on ma ciebie zaatakować. Zrób zwód, Paweł, zrób puść zwód. Przepuść przeciwnika, tak jest, krok do tyłu, skontrować, dobre dwa ciosy, lewy sierpowy, prawy hak. I już lewa ręka. To już nie ten refleks u tego zawodnika, to już nie ta dynamika i już teraz można sobie pozwolić na mądrzejszy. Tak, stracił teraz także już sporo sił Sofiane Sebihi. I wyjdzie do przodu, ale to już wszystko jest rzeczywiście mniej wyraziste. Trudna w ocenie ta runda. Trudna, naprawdę trudna, nie wiem, no tutaj nie chciałbym nikogo skrzywdzić, ale myślę, że dałbym tutaj remis za tą rundę. No, dałbym tutaj remis, nie chciałbym się tutaj wychylać. Oczywiście serce jest po stronie Pawła Glazewskiego, ale trzeba tu też, myślę, że powiedzieć, że gdyby nawet sędziowie innym punktem przystali tą rundę dla Sebihi, też nie byłoby tutaj wielkiej krzywdy. Dobry lewy sierpowy kontrujący. W podstórce widzimy to. Lewy prosty. Runda ósma. Runda ósma. Dobra, cztery razy lewy prosty, podwójny lewy prosty. I tak ma Paweł boksować, tylko wysoko rączki, broda nisko. I pokazać teraz bardzo ważne trzy rundy, ósma, dziewiąta i dziesiąta. Więcej ciosów w tej rundzie zadaje na razie Głażewski. Przeciwnik ciągle poluje na to jedno uderzenie. Ja!
już szybko. Podwójny lewy prosty, Paweł. Podwójny lewy prosty. Zrobić zwód i prawy na górę. Dobra seria, Paweł. Dobra seria. Dobry, bardzo dobry lewy prosty. Za to, że przez większość tego no starcia. Tak. Oczywiście też by się tak zgodził, więcej cenniejszych ciosów zadał. I były wszystkie bardzo ładne skład na akcji. Myślę, że ta runda faktycznie może być przyznana na korzyść Pawła Glazewskiego. Dziewiąte starcie za chwilę. Ale od dwóch, trzech rund myślę, że Algierczyk troszeczkę obniżył loty. Już nie jest tak niebezpieczny, przynajmniej troszkę wolniej wyprowadzane są te uderzenia. Tak, ma prawo czuć się zmęczony oczywiście. Ilość zadanych, ilość przyjętych tych ciosów robi te swoje. Natomiast jak chodzi sama walka, może nie jest aż taka ładna, Paweł piękna, też techniczna. Oczywiście, ale tutaj takich powiedzmy dwóch rywali złapało i tutaj kto chce kogo przełamać. Dobra lewa ręka, tu fajnie, faktycznie przydusił troszeczkę niesportowo, ale czasami tam gdzieś tak lekki mały falik. Pawła, nie wolno lecić z prawym sierpowym, zostawiając bardzo nisko lewą rękę. Wszyscy tu podpowiadają Pawłowi, boksuj lewą rękę. Diablo Wodarczyk też tutaj stara się całymi siłami podpowiadać, boksuj lewą ręką. Tak, seria bardzo ładnie, sierpowy gdzieś przestrzelił Paweł. Minuta Paweł, minuta do końca dziewiątej rundy. Sekund. Teraz próba zwód, tak, lewy na dół, prawy na górę, ale niecenny Paweł, ale końcówka też.
Bardzo dobra końcówka wykonali Pawła. No myślę, ta końcówka decyduje o tym, że też ta runda może być na konto Pawła Glazewskiego nieznacznie, ale wydaje się, że ósme i dziewiąte starcie pomyśli reprezentanta Polski Krzysztof Diablo-Wodarczyk. Coś tam podpowiada jeszcze Głażewskiemu. No i za chwilę ostatnie 3 minuty. Tak, bardzo ciekaw, jak to się rozstrzygnie, jak Paweł zaboksuje tą 10. rundę, jakże bardzo ważna, ostatnia. Udowodnić przeciwnikowi, sędziom, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień, kto był lepszy. Runda 10. ostatnia. Ojej, na samym początku takie dwa szaby, jeden drugiemu prawy prosty. My zadali bardzo mocne i celne. No teraz przytrzymuje Głażewski. Dobry unik w lewo, lewy sierpowy Pawła. Tu na trybunach, Edward, rozmawiałem dzisiaj z rodzicami Pawła. Są, kibicują, bardzo to też przeżywają. I wcale im się nie dziwię. Domyślam się, co może czuć matka w tej chwili, widząc swojego syna w tak ciężkiej, trudnej walce. Niestety nikt nie powiedział, że będzie łatwo w tym sporcie. Sam coś o tym wiesz. Ale pocieszające jest to, że na finiszu tej walki precyzyjniejszy, nieco aktywniejszy jest Paweł Głażewski. Minuta 13, 14 sekund, 12. Sekund. Super końcówka w tej chwili Pawła, super akcja. Skąd on ma jeszcze te siły, jeden i drugi? Tyle przyjąć i tyle zadać ciosów. W tej chwili krok do tyłu, prawy, lewy, prawy, super akcja. Myślę, że to rundo Paweł udowodnił, że chyba zasłużył na zwycięstwo, moim zdaniem. Moim zdaniem wygrał 3 ostatnie rundy. Natomiast ciekawe, jak to wyglądało na kartach punktowych, jeśli chodzi o poprzednie starcia. Oczywiście ta radość na pokaz obozu Selimiego jest trochę przesadzona. Myślę, że ostrożnym optymistą po tym dobrym finiszu może być Paweł Głażewski. Naprawdę ważne, że w tych końcowych 3 rundach potrafił choćby nieznacznie być lepszy od swojego rywala. No, ale za chwilę będziemy wszystko wiedzieli, jak to dokładnie widzieli panowie sędziowie, bo to jest teraz najistotniejsze.
Tutaj obóz Algerczyka jest zadowolony, to jest klasyczne. Są przekonani, że ich zawodnik, ja bym cały czas tutaj nie był aż tak optymistą, jak oni są, ale... Il méritait deux avertissements, ça mérite minimum deux. Mais voilà. Dużo walki, było dużo bijatyki, ale boksu jako takiego, takiego technicznego, jaki byśmy chcieli zobaczyć, tak naprawdę w tej walce nie było. Końcówka 10 rundy, fajnie zrobił krok do tyłu, prawy, lewy, prawy, to co Paweł potrafił, fajnie boksować, ale tutaj dzisiaj jednak poniosły knerwy od pierwszej rundy, zaczęli się, to się mówi, po boksersku sypać zapomnieli obaj zawodnicy o tym, że boks to jest boks, to nie jest... Tak, za dużo emocji było. Tak. Ale myślę, że publiczności to się podobało, bo tutaj rzeczywiście cały czas nokaut wisiał w powietrzu. Posłuchajmy. Sędziowie punktowali następująco. Wlodzimierz Gulc 99-92. Piotr Kozłowski 98-94. Czterema punktami. Eugeniusz Tuszyński 191. Jednogłośne zwycięstwo. 9, 7 i 4 punktami. Trochę przesadzona ta punktacja. Paweł Glazewski. Kto dał 9, kto dał, który sędzia? Tuszyński. Glazewski! Chyba najbliższy prawdy był jednak sędzia Kozłowski, 98-94 czterema punktami. Jakby się mógł z tobą zgodzić, Edward, trzy ostatnie rundy były faktycznie zdecydowanie na Pawła korzyść. Gdzieś tam byśmy, ja powiem, nie ma tu żadnej krzywdy, że Paweł wygrał, oczywiście, ale... chodzi o rozmiary. Ten werdykt trzeciego sędziego to troszeczkę chyba jakby, nie wiem, nie musiał aż tak ciągnąć, bo to nie było aż tak, żeby tutaj Pawłowi trzeba było pomagać. Tak jest. Paweł Głażecki zmęczony. Kocham was. Niedługo w domu widzimy się dla was. Słyszą państwo te deklaracje. Pozdrowienia dla żony, dla córki. Paweł jest wspaniałym mężem, świetnym ojcem. Bardzo kochający swoją rodzinę. Znam też, pozdrawiam małżonkę, znam córeczkę. Całuję serdecznie mocno i wiem, jak bardzo emocjonalnie jest Paweł związany ze swoją rodziną. Jest to piękne i godne do podziwienia. To jest ten pas, którego bronił dzisiaj Paweł Głażecki i to trofeum wciąż zostaje w jego posiadaniu. Ciężka.